Kryzys na rynku żywności dotyka wszystkich. Obecna sytuacja jest szczególnie trudna dla producentów mleka. Mimo że przez ostatnie 3 lata ceny w skupie rosły, od stycznia 2023 roku coraz więcej mleczarni obniża swoje stawki. Niestety koszty produkcji mleka wciąż rosną, szaleje inflacja i nikt nie ma pojęcia, kiedy to się zmieni. Aby przeciwdziałać tej sytuacji, dostawcy surowca mlecznego z Lubawy spotkali się przed siedzibą Mlekowity, aby porozmawiać z zarządem o nieoczekiwanej obniżce cen. Niepokoi nas obecna sytuacja, drastyczny spadek cen mleka poniżej kosztów produkcji. Nie znamy, nie wiemy, co będzie dalej, więc jesteśmy niepokojeni jednocześnie o nas, także też i o jakby samą mleczarnię. Od początku roku stawka w skupie mleka spadła już łącznie o 45 groszy, co w praktyce oznacza granicę opłacalności produkcji. Obecnie, w zależności od struktury gospodarstwa, koszt produkcji mleka wynosi około 2 zł. 40 groszy. Mlekowita proponuje swoim dostawcom od 2 zł i 20 groszy do 2 zł 30 groszy. Koszty produkcji mleka nic nie spadają, a cena mleka niestety co miesiąc 25 groszy za styczeń, obniżona 20 za luty i się boimy, że te ceny na dalszym ciągu będą spadać. My jako rolnicy nie wiemy, czy mamy się rozwijać, czy mamy dalej produkować, czy mamy rezygnować z tych krów dojnych i każdy ma jakieś tam kredyty. Trudna sytuacja mleczarzy to efekt wielu czynników. Jak im zaradzić? Zdaniem dostawców należałoby rozważyć usunięcie niekorzystnej premii lojalnościowej, która umożliwia producentom bezpośredni zakup towarów z Mlekowity po, jak się okazuje, niekorzystnej cenie. Należałoby również przeprowadzić rozmowy z władzami na temat panującej sytuacji, a także informować rolników o zmianie stawki przed okresem rozliczeniowym. Zaczynając od rozwiązania sytuacji ze zbożem, którą mamy, z importem z Ukrainy, ze zbożem, z kukurydzą, a ta kukurydza w produkcji mleczarskiej też jest bardzo, bardzo ważna. Pod uwagę trzeba wziąć też inflację, którą mamy i koszty produkcji, które poszły drastycznie do góry. Mimo pokojowych zamiarów rolników z Lubawy, zarząd Mlekowity nie pojawił się, aby wyjaśnić nagły spadek stawki w skupie mleka. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv